Cześć! Czy też jesteś pełen energii na kolejny piękny dzień? Mam nadzieję, że tak, a ten dzień i poranek umieli Ci kolejne zadanie z matematyki. Oto one. A na dzisiaj mamy takie zadanie. Wiemy, że ciąg jest geometryczny, wszystkie wyrazy ciągu są dodatnie, wiemy, że A5 przez A3 równa się 1/9. Musimy wyliczyć iloraz tego ciągu. Jak to zrobić? Możemy rozpisać, że piąty wyraz to jest inaczej trzeci wyraz razy jeszcze q do potęgi drugiej, bo tak działa ciąg geometryczny. A3 możemy przepisać jako po prostu wyraz A3 równa się 1/9 i wtedy zobacz, nasze A3 mogą się pięknie skrócić. I wychodzi nam, że q kwadrat równa się 1/9. Musimy teraz pierwiastkować obustronnie to równanie i wychodzi nam, że q równa się 1/3. Q będzie miało wartość dodatnią, ponieważ wiemy, że wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. I to będzie nasza odpowiedź, czyli odpowiedź A, 1/3. A już jutro zajmiemy się takim oto zadaniem, ile jest równa taka liczba. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 3 pierwiastki z 3, ile to wynosi? Napisz swoją sugerowaną odpowiedź w komentarzu pod tym filmem. A na kolejne matematyczne umilenie poranka zapraszam Cię oczywiście jak zawsze już jutro o godzinie 7 do pobudki z matmą. Do zobaczenia!